Jak widzicie, mamy tutaj kolejnego powerbanka, niby z akumulatorem litowo-polimerowym EnergyCell 15000 Neo, 3 A na wejściu, sorry, tak? Nie, 2 A na wejściu i 3 A na wyjściu. Dobra. Kabelek w zestawie. USB mikro. Dobra. Coś mi się wydaje, że to nie miało być z akumulatorem litowo-polimerowym, ale kto wie, może akurat ten. Naładowany do połowy. To by się zgadzało. Zakurzony oczywiście nieźle. Złapiemy sobie ostrość, czy może nie złapiemy. Halo, halo. Jest. 15000 mAh niby. I polimerowy akumulator. Nie wiem, czemu ja go kupiłem. Miałem nie kupować z akumulatorami litowo-polimerowymi, ale może akurat mnie jakoś naszło. Mniejsza o to. Zaraz przechodzimy do kolejnego powerbanka. Ja oczywiście zrobię z nich szczegółowe testy i wszystkie informacje będą pod filmikami. Ale marka zapowiada się całkiem nieźle. Jeśli tylko używają markowych ogniw 21700 jak LG plus tam Tesla od Panasonica, to naprawdę fajnie się zapowiadają. I zaraz zapraszam na prezentację tego powerbanka. Hej!